Dziś o 18:30 w Izraelu 24 wykreowano lidery i zbawcy narodu, grający swoje role aktorskie jako wolnościowcy, będą sobie debatować w narodzie Polski. Będą dalej wam wciskać ciemnotę. Będą dalej mówić kacapoły. Będą dalej używać pięknych słów krasomówczych, oratorskich. Będą pięknie swoją rolę grać. Tylko po to, żebyście właśnie zaakceptowali dalej to okupacyjne prawo wyborcze, które nie zostało przecież sporządzone przez Polaków, tylko przez polskojęzycznych. I nie będzie ważne to dla nich, czy oni wygrają, czy dostaną się do koryta, czy nie. Ważne będzie to, że pójdziecie szumnie, tłumnie do lokali wyborczych i złożycie swoje podpisy pod listami uczestnictwa w tych fałszerstwach wyborczych. Bo teatr ma trwać, szopka ma trwać, zaciemnianie ma trwać. Wy myślicie, że oni grają na naszą polską nutę? Serio? Tak myślicie? Spójrzcie w głębi w to. Spójrzcie, proszę was. Wszyscy ci, co nie mówią o okupacji naszego kraju, nas, naszego narodu, są zadaniowcami. Nie mówią wprost, że ludzie żyjemy pod okupacją. Czas coś z tym zrobić, czas iść w konspirację. Dlaczego tego nie mówią? Bo gdyby się dostało to do waszej świadomości, to w życiu byście nie poszli do takich wyborów, bo nie chcielibyście kolaborować z okupantem. Dlatego nie nazywają rzeczy po imieniu, stanu faktycznego naszego kraju, tylko pierdzielą kacapoły. Już nie chcę nawet przeklinać, bo nie ma sensu. Uważam, i tak jestem zbyt spokojnym człowiekiem, aczkolwiek zdarza się nieraz, gdy dam upust w swoich wypowiedziach głosowych i co drugie słowo jest K, nie? Ale to tylko po to, żeby akcentować właśnie swoje wypowiedzi. Więc pomyślcie, kochani rodacy, czy oni chcą faktycznie dobra narodu polskiego i jego ojczyzny? Naprawdę to jest kuźwa ściema grubymi nićmi szyta. Mam ją was od wielu lat. Pieprzą o żywności. Pieprzą kuźwa o szmatach, pieprzą o szczypawkach. W kółko to samo, ale nie powiedzą do opinii publicznej słowa klucz. Okupacja, narodzie, bierzmy się do roboty, dość, okupacja. Nie, 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 tak nie może być, przecież nie. Za bardzo parzy to słowo więzor, nie? Okupacja. Boją się, że trafi do ludzi świadomości i wtedy będą mieli pozamiatane. Dlatego oni są, dlatego im się nic nie zadziewa,
bla bla bla, jakieś tam gwaniwe pozwy, jakieś wyroki, sroki i tak dalej. Wszystko jest ściemą. Jak dla mnie to wszystko jest ściemą. To jest taki komentarz mój, który ci się dałam na Facebooka. Nie wiem, może przybliżę, żebyście lepiej widzieli. To jest i tak szybki taki materiał. Mój szybki taki ten nagranie, że tak powiem, w trakcie, w międzyczasie. Tak to wygląda, to jeżeli chodzi o mój komentarz. Być może do was to trafi. Co niektórych przynajmniej. A ci, co niektórzy, powtórzą to dalej. Albo udostępnią. Tak to wygląda. Ciężko jest powiedzieć. Wiecie, że był kuźwa Olszański w niedzielę w Koszalinie. Ani jednego plakatu nie było, ani jednej ulotki nie było, nic kompletnie, była cichosza, że cokolwiek będzie w Koszalinie organizowane, nie? Ciekawe dlaczego. I garstka ludzi tylko była. Chciałabym tak właśnie na koniec powiedzieć. Pokrzyczeli sobie do mikrofonu, ale również nie padło słowo. Ludzie, organizujmy się bez organizacji. Nie rejestrujmy żadnych organizacji. Po prostu zaczynajmy działać, bo jesteśmy pod okupacją. Nic takiego nie miało miejsca. Odsłuchałam to na YouTubie. Także dezinformują, bo mówią tylko półprawdy. Jak każdy jeden kuźwa z tych popularnych YouTuberów. Wszyscy są dla mnie po jednych pieniądzach. A ludziom robią wodę z mózgu, robią specjalnie zamęt po to, żeby ta prawdziwa informacja nie dostała się im do głowy, do ich świadomości. Na sam koniec wam powiem tak, że każdy z nas jest dla siebie liderem i zbawcą. I my możemy być dla swoich rodzin wzorami do naśladowania, do swoich bliskich, znajomych. Pamiętajcie, nie przerzucajcie żadnej odpowiedzialności na tych wykreowanych, dlatego że oni mają tak was w dół. Oni w nosie mają naszą ojczyznę i nas samych. Im zależy tylko na tym, żeby teatr trwał, żeby szopka trwała, a to, że się tak dzieje, jak się dzieje, co tam, nieważne. Oni sobie dadzą radę, a wy będziecie mieli kłopoty. Ile czasu jeszcze damy radę, my jako naród, to przetrzymać? Czy jeszcze dłużej, gdy będzie jeszcze gorzej, czy czas najwyższy zacząć, tak jak wspomniałam, organizować się bez organizacji? Myślcie o swoich pociechach, o swoich dzieciach, o swoich wnukach, o ich przyszłości. Zadaniowcy udają, że coś robią naprawdę, a tak naprawdę nie robią nic dobrego i pożytecznego. Znaczy, wiecie, no, troszeczkę ludzi obudzili, jakby nie było, nie? Ale co? Stanęli ludzie w miejscu. Dlatego, że nie było tego klucza, słowa klucz, przepraszam, który nazywa się okupacja naszego narodu, naszego kraju. Jest już jawna ta okupacja, no bo te parę miesięcy
pokazało nam dobitnie, patrząc rzeczy na stan faktyczny i na to, co się działo i co się dzieje do tej pory, te wypowiedzi tych elit z brunatnego Bajorka. Zostawiam Was z przemyśleniami. Pomyślcie, proszę, na tym, co powiedziałam. No to tyle, nie? Spokojnego popołudnia Wam życzę. Trzymajcie się ciepło, cześć. Serdeczności ślę, Wasza swojska suwerenka.